prostej okoliczności. 3 points. 3 punkty ty. Ja pierdolę. San Marino. San Marino received. San Marino otrzymało od publiczności 65 punktów. Let's move on now to Belarus. Belarus, the public gave you 13 points. Ooo, ale mało. Mało. A to piosenka była dosyć ciekawa. Mówiłem, że głosy publiczności zamieszają tutaj, na pewno. I'm sorry. Zero punktów dla Niemiec. Ale skandal, sister. Nikt nie głosował na... Estonia otrzymała odpowiedź. Ja pierdolę. Punktów. Next up is Serbia. Serbia teraz. Głosowanie teraz głosy publiczności są liczone. Niemcy dostały 0 punktów publiczności. Tutaj nie ma jakby od największego, od najmniejszego czy takiego, tylko oni po prostu jakby wow, losowo idą. Serbia 54 dostała i to wszystko może się zmienić, ale tak naprawdę tak, no, te co mają najmniej raczej szans. No tak, ci już mają dostać wszystkie punkty. Raczej ostatnie, te najwyżej 5, może coś zmienić tam. Państwo widzą, Szwecja nie dostała jeszcze nic, a cały czas prowadzi, a te punkty no, nie muszą... Norwegia i zaraz będzie handel. Zobaczmy. Norwegia. No. Dużo. Proszę bardzo, to jest właśnie to. 291 głosów i Norwegia poszybowała na pierwsze miejsce dzięki głosom publiczności. I tak się dzieje. Norwegia prowadzi. Prawidłowo. No i co teraz? Islandia. 13 krajów zostało jeszcze. Norwegia 291 punktów została i nagle została na pierwszym. Islandia. 100 punktów, prawie 99. Islandia. 186 punktów. Czarny koń na pewno mocno do góry. Palestyna. Państwo kontekst. Szansy z napisem Palestyna. Zajebiście. Zresztą Islandczycy nie chylili tego wcześniej. Z takim przesłaniem przyjechali. Francja. 105 punktów. Serbii teraz. Bardzo dobrze. 32 punkty tylko dla Cypru, więc wygranej nie będzie. Przystanek w Danii. Received 51 punktów dla Duńczyków tylko, dla Duńki w zasadzie dla Malta. Malta, the public gave you 20 points. 20 punktów tylko dla Malty, malutko, nic z tego nie będzie. 8 państw tylko zostało. Norwegia już ma przydzielone punkty i prowadzi. No, drodzy Państwo, obstawiamy. 244 punkty dla Rosji, czyli przewidzenia się sprawdzają. W tej chwili Rosja na prowadzeniu, 369 punktów. Szwecja, Holandia, tu się rozegra wszystko. Wiadomo, że Norwegia już nie wygra, no ale też nie miała wygrać. Miała się dzielnie pokazać tylko. Szwajcaria, ile punktów otrzyma? 212. Nieźle. Tylko się pewnie ucieszy, drugie miejsce, ale na pewno wygrane już nie będzie. Pytanie teraz, czy Rosja, czy Szwecja, czy Holandia, moim zdaniem. Ale czy kurwa wygra Holandia? Tylko 7 punktów do publiczności. Bardzo mało. No bo było słabe. No, totalnie. To dobrze, Australia. Australia, you're getting from the public. Australia.
31. To też nie będzie wygranej na Eurowizji, ale będzie, no, to ten na pewno. Pierwsza dziesiątka z pewnością. Holandia albo Szwecja to wygrają. Holandia albo Szwecja. 100 punktów dla Azerbejdżanu. Dużo, wysoko zauważone. No, sporo. Ale to jest na Eurowizji. Ważne jest drugie miejsce, a najważniejsze jest pierwsze. Reszta w zasadzie jest mało istotna do statystyk, które powoduje i tym się ewentualnie Państwa mogą cieszyć. Włosi? 253 punkty, mocno do góry. I to będzie pierwsze miejsce. Jest, Rosja nie wygra. Zoli, ekipa się cieszy, no ale to nie jest, nie powiedzieliśmy jeszcze, czy publiczna Europy nie powiedziała ostatniego zdania. Szwecja, Holandia, Północna Macedonia. Wszyscy są blisko, 231, 237, 239 punktów. Ile od publiczności? Holandia. In the green room. Weź to już wypierdol. Nie potrzebujemy teraz wysyłania tego. Musimy mieć screen dobry. Szwecja jeszcze nie otrzymała głosów, jak mówiłem. Północna Macedonia, Holandia, Włosi mocno nad Rosją. Prawie 100 punktów. Bez 4. 6,96. No tu się rozegra. No i mam nadzieję, że Szwecja wygra, ewentualnie Macedonia. Totalnie Holandia, nie? Włochy. Myślę, że raczej Szwecja, Holandia i Włochy. 261 i to Holandia. Może Holandia, albo Szwecja, albo Północna Macedonia. Oczywiście wszystko zależy od tego, ponieważ te punkty, jak Państwo się zorientowali, przydzielane są losowo, przypadkowo, w pewnym sensie. Północna Macedonia. To nie musi być więcej punktów. To może być zdecydowanie mniej niż Holendrzy dostali. Dwie ostatnie głosy publiczności. Tak, Macedonia i Szwecja. Poprosimy o te punkty. Dokładnie, 58 punktów, więc nie ma mowy o wygranej Północnej Macedonii. Holandia czy Szwecja? Takie pytanie na koniec tegorocznego rozdania finału Eurowizji. Holandia czy Szwecja? Szwecja czy Holandia? No mam nadzieję, że Holandia była okropna. Moim zdaniem Holandia. Prawie 500 punktów. Publiczność w hali wstaje w tej chwili. Czy Holandia otrzyma trofeum na Eurowizji, czy Szwecja? Państwo wiedzą, że ja trzymam kciuki za Holandię, no, ale jak będzie Szwecja, to też dramatu nie będzie. Salka trzyma kciuki. No musieliby zdobyć 263 punkty musi być. Kurwiają. Who will be the winner of the Eurovision Song Contest 2019? So I remind you, they need, Sweden needs Pierwszy raz się to chyba zdarzyło. Holandia 492 punkty na miejscu drugim. Włosi
na trzeci Rosja, na czwarty Szwajcaria, na piątym bardzo wysoko Norwegia. Szwecja przyzwyczaiła nas do swoich sukcesów. Gdyby wygrali, zrównaliby się chyba ilością zwycięstw z legendarną Irlandią. Azerbejdżan na siódmym, zamyka stawkę Wielka Brytania, bardzo źle idzie od lat. Dobra, myślę, Pepe, który się wybrał i liczył na tego. Patrzę, to powinni Państwo widzieć też na swoich ekranach, jak głosowali nasi widzowie, widzowie Telewizji Polskiej. No. I Państwo na własnym miejscu wytypowali Islandię. Tak. Proszę bardzo. Najwięcej jeszcze publiczne głosowało na Islandię w Polsce. Tak, i ja totalnie można to połączyć, że naszymi dziewczynami jest Islandia. Cieszy mnie to bardzo. Nie zmienia to faktu, że Holandia zwycięzcą konkursu piosenki Eurowizji 2019. Duncan Lawrence. Ale nuda jebana. Żenada. Został już troszkę z Coldplaya. Znaczy, ja kocham Holandię jako kraj, ale jakby to piosenka była to no właśnie, inna, no, no, ja pamiętam tylko fortepian. Jeszcze było się przy fortepianie i nic więc nie pamiętam w ogóle nic z tej piosenki. No, ale Islandia na przykład nigdy nie wygrała, a już 30 parę razy startowała w Eurowizji. Różne losy. 50 parę lat Portugalia czekała na swoją wygraną. Piękne jest w konkursie Eurowizji to, że jest tak kompletnie nieprzewidywalny, choć w tym roku Holandia była typowana na zwycięzcę. I tak się stało. Jeśli chodzi o polskie jury, to polskie jury głosowało w tym roku w składzie Ania Wyszkoli, Maciej Dączak, Rafał Brzozowski, Dominika Gawenda i Paweł Urach-Soka. Jest nami Neta Barzilaj, zwycięzczyni ubiegłorocznej Eurowizji. Trzyma trofeum eurowizyjne w swoich dłoniach. No, po to by je przekazać nowemu triumfatorowi. Coś chcesz powiedzieć, zanim przekażesz? Gratulacje dla Holandii. Jedziemy do Amsterdamu. Nie zawsze to, co mówi Netta, się sprawdza, bo w zeszłym roku mówiła, że jedziemy do Jerozolimy, a jesteśmy jeszcze na wojnie, więc spokojnie może to potraktować. 44 lata później znowu zdarza się to, Holandia na pierwszym miejscu. Jezu, Netta jest taka słodka, tak bardzo chciałbym się przytulić do niej. Ale tak to jest, wiesz, nie można co roku mieć wspaniałego zwycięzcy, nie? Zazwyczaj jest na zmianę, szczerze powiedziawszy, z roku, co roku. Jesteś zwycięzcą, o co chcesz? This is to dreaming big. This is to music first, always. Thank you, thank you! To świadczy o tym, że trzeba mieć cele najwyższe. I że muzyka jest najważniejsza. Holandia. Ale wiesz o co chodzi? Będzie zajebiste show w Holandii. Przygotuj się... Myślę, że oni Holendrzy zrobią super. Nie, no tak, no. Ja się tym pocieszam. Bo i postaram się, ale pod warunkiem, że razem ze mną zaśpiewacie. A my chcielibyśmy podziękować wszystkim widzom tej wspaniałej publiczności zgromadzonej tutaj w hali. Pozdrawiamy Australię. Chcieliśmy podziękować także Jonowi Ola Sam, Europejskiej Unii Nadawców Publicznych. Dobra, możemy wyłączyć? Zaangażowanych w przygotowanie tych trzech koncertów eurowizyjnych.